To trzecie w Polsce lądowisko wyniesione i pierwsze umieszczone na dachu budynku. Znajduje się na wysokości 20 metrów. Opolszczyzna nie posiada własnego śmigłowca ratunkowego. Najbliższe bazy pogotowia znajdują się we Wrocławiu i w Gliwicach. Korzystając z okazji, udało się namówić pilota do zaprezentowania swojej maszyny. Śmigłowiec CC-135, wersja do lotów sanitarnych. Ta część to jest kabina załogi, fotel pilota, czyli dowódcy załogi. Kabina bardzo nowoczesna, tak zwany full glass cockpit. Śmigło tunelowane odróżnia ten śmigłowiec od innych śmigłowców, dlatego że nie ma jakoś, prawda, bezpośredniej możliwości utraty ręki czy głowy. Cztery łopaty, sztywny wirnik, dwa silniki. I cały silnik. Maszyna wspaniała, doskonały, doświadczony pilot, ale jak zdradził pan Jarek, bezpieczeństwo jest najważniejsze i jeśli warunki pogodowe są niesprzyjające, śmigłowiec niestety nie poleci.